czytanie z kart Lenormanda i Tarota na następny tydzień, na tydzień październikowy, od poniedziałku 4 października do niedzieli 10 października. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych słuchaczy, subskrybentów. Na tym czytaniu zobaczmy wszyscy, przyjrzyjmy się kartom, co wydarzy się w następnym tygodniu. Zapraszam również do lajkowania z kciuczkiem w górę oczywiście. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, byś dostawała wróżby za darmo na różne tematy. I zapraszam oczywiście do komentowania, komentarzy. Wystarczy nieraz jedno słowo, jeden smajlik dla wymiany naszej energii, ponieważ nie robię tych filmów oczywiście dla siebie. I nie zależy mi też na własnej osobistej, prywatnej tutaj publikacji, tylko właśnie na tym, by Państwu tutaj dawać różne inspiracje, tematy i oczywiście dzielić się swoją pasją, swoją inspiracją kartami Lenormanda i Tarota oraz innymi kartami. Kochani, jesień. U nas na przykład pada deszcz. Dzisiaj jest ciepło, ale tak powiedzmy sobie szaro. Nie ma już tego letniego słońca, nie ma już tego letniego nastroju. Więc przyjrzyjmy się, co wydarzy się w następnym tygodniu. Dzisiaj robię troszeczkę inaczej, ponieważ wyciągnęłam karty Lenormanda, 7 kart Lenormanda na cały tydzień i 2 karty Tarota na dni robocze i na weekend. Zobaczmy, jakie tendencje dzisiaj pokażą nam karty Lenormanda na następny tydzień. 4 październik, poniedziałek. Tutaj zaczyna się od jakiejś komplikacji. Komplikacje, zawikłania, opóźnienia. Być może jakieś trudne sprawy do rozwiązania. Być może kontakt z jakąś skomplikowaną osobą. Na przykład tutaj ta karta mówi o skomplikowanej, ciężkiej charakterem kobiecie lub jakiejś rywalce, ekspartnerce, czy jakiejś konkurentce w pracy. No, jakiejś intrygantce być może, która coś za plecami o Was mówi, przez co będą ewentualnie jakieś zawikłania, problemy. Jeśli nie ma takiej kobiety koło Was, to ta karta mówi po prostu o jakichś utrudnieniach, jakichś trudnych, skomplikowanych, zawikłanych, opóźnionych sprawach, które należy wyjaśnić od poniedziałku. Ta karta mówi również o negatywnym myśleniu, więc jak jesteście skłonni do takiego myślenia, proszę uważać, by poniedziałek nie był zatruty wręcz takimi negatywnymi myślami. I ta karta mówi również ewentualnie o jakimś jakiejś niezdrowej atmosferze w pracy na przykład. Przypuśćmy mobbing, intrygi, kłamstwa, tak? Także proszę uważać, byście się nie zawikłali w takie sytuacje w pracy. Też jeśli dążycie do jakichś celów, jakąś konkretną sprawę walczycie, to tutaj mogą być opóźnienia, jakieś komplikacje ewentualne, które należy oczywiście rozwiązać. Także proszę, przygotujcie się na jakieś ciężkie sprawy ewentualnie od poniedziałku. Coś skomplikowanego. Przypuśćmy, możecie się również tutaj zmierzyć lub dowiedzieć o jakiejś rywalce, konkurentce, ex-przyjaciółce, ex-żonie waszego partnera.
lub waszego męża, która będzie coś tutaj mącić, kręcić, będą jakieś zawiłości poprzez tą kobietę. Ponieważ ta karta mówi o ex-partnerce, która się ewentualnie przypomni lub wtrąca do waszego związku. Także tutaj być proszę przygotowani na różne takie właśnie sprawy, no skomplikowane, trudne, które jednakże można rozwiązać. We wtorek, kochani, karta Lenormanda, to jest na 5 października, mówi, żeby przede wszystkim postawić na stabilizację. Stabilizacja to oczywiście szeroko pojęty temat, stabilizacja związku, stabilizacja domu, egzystencjonalna, stabilizacja w pracy, stabilizacja finansowa. Tutaj ta karta mówi również o inwestycjach. Jeśli planujecie, przypuśćmy, kupno domu, mieszkania, wymianę mieszkania, to należy tutaj we wtorek właśnie załatwiać sprawy z tym związane, formalności. Ponieważ karta tam mówi o korzystnych inwestycjach, o korzystnych biznesach, sprawach załatwianych, o korzystnych no, rozmowach handlowych, czyli jak to się mówi, jeśli pertraktujecie tak, w jakichś rozmowach o cenie immobili, czy kupnie domu, czy kredycie, oprocentowaniu na kredyt, to tutaj te rozmowy będą korzystne we wtorek. Ponieważ ta karta mówi właśnie o tym, że dla biznesu, dla wszelkich spraw kupna, sprzedaży będzie dobra pasa we wtorek. Jeśli chodzi o krok w stronę waszej dobrej egzystencji, stabilności, to tutaj we wtorek właśnie zróbcie coś w tym kierunku. Jeśli chodzi oczywiście też o założenie jakiejś firmy, o podpisaniu lepszej umowy, o pretraktacjach, jeśli chodzi o lepsze zarobki, lepszy kontrakt, to właśnie we wtorek jest tutaj świetny moment na załatwianie takowych spraw, tak? Chodzi tutaj o zapewnienie sobie stabilizacji, jakakolwiek by to stabilizacja nie była. Jeśli również na przykład chcecie oficjalnie podpisać wasz związek partnerski poprzez zaręczyny czy ślub, na przykład cywilny, to też jest aspekt stabilizacji związku, więc tutaj we wtorek takie sprawy proszę załatwiać, organizować, planować, ponieważ jest tutaj dobry dzień, właśnie wtorek, na załatwianie wszelkich spraw w sprawie waszej osobistej egzystencji i stabilności. W środę, kochani, to jest 6 października, jest tutaj jakaś akcja. Biały rumak, który pędzi, symbolizuje jakiś nowy początek, nowych spraw, które się szybko poruszą, które szybko właśnie zaczną się. Coś będzie w jakimś bewegung, czyli w jakimś ruchu, nowa szansa się pojawi na horyzoncie, jakaś propozycja. Sami powinniście być aktywni i zmotywowani, ambitni, żeby właśnie ten cel dobrze w środę tutaj osiągnąć. Tutaj oczywiście również karta tam mówi o jakiejś podróży, być może podróży właśnie w jakimś nowym celu. Coś zaczynacie, jesteście w podróży, coś załatwiacie nowego. Tutaj oznacza ta karta szybki ruch, więc tutaj, nie wiem, jakaś podróż na przykład autem czy jakimś innym środkiem lokomocji. W każdym bądź razie, jeśli macie jakiś cel do załatwienia, czy rozpoczęcie nowej pracy, rozpoczęcie nowych jakichś pertraktacji o pracę, czy nowego związku, randki i tak dalej, to tutaj wstańcie, bądźcie aktywni, pokażcie właśnie akcję, jedźcie, załatwcie, spotkajcie się, ponieważ środa jest tutaj dniem akcji, tak? Dążeniem do celu, załatwianiem właśnie ważnych spraw, ale aktywnie. Pełni powinniście być wigoru, witalności, pełni energii. Tutaj właśnie środa pokazuje jakiś ważny ruch.
też jakieś umówienie się, czy jakieś spotkanie randki, tak? Czy spotkanie się właśnie w jakichś innych petraktacjach. Także bądźcie bardzo aktywni w tym dniu, środę. Pokażcie swoje talenty również, jakie macie, by osiągnąć właśnie jakieś te ważne cele, tak? Bądźcie odważni i miejcie pozytywne również nastawienie i myślenie, ponieważ tutaj środa, jeśli będziecie właśnie aktywni i zmotywowani, przyniesie Wam dobre rezultaty działań. W czwartek, kochani, tutaj karta niedźwiedzi, karta 15. Karta niedźwiedzi mówi o tym, że, znaczy, tu są różne znaczenia. W czwartek możecie mieć ewentualnie z kimś do czynienia, kto jest jakimś ważnym, postawionym urzędnikiem, który może Wam pomóc w czymś, tak? Jeśli macie sprawy sądowe, sprawy zawikłane, urzędowe, to tutaj w czwartek proszę spotkać się z kimś, kto ma wpływy, kto ma dobry status zawodowy, urzędowy i kto Wam może pomóc. Przypuśćmy, adwokat, sędzia, jakiś, nie wiem, przypuśćmy, pracownik w urzędzie skarbowym, czy jakiś pracownik właśnie w jakimś innym urzędzie, który Wam może pomóc w trudnych sprawach i ta pomoc będzie bardzo fachowa, przydatna, profesjonalna. To jest jedno znaczenie tej karty dla wszystkich tych z Państwa, którzy mają rzeczywiście do wyjaśnienia, do załatwienia jakieś sprawy sądowe, sprawy urzędowe itd. Następnie inne znaczenie tej karty jest, że ktoś z przeszłości powróci do Was i w czwartek będzie chciał z Wami się skontaktować. Coś starego, stare sprawy lub starzy przyjaciele, jakiś może ex-partner, tak? Ex-mąż czy jakieś, nie wiem, dawne tutaj przyjaźnie wrócą w czwartek i będziecie się kontaktować, rozmawiać i po prostu, nie wiem, czy z partnerem właśnie, który powraca do Was, chce jeszcze jednej szansy, będziecie się porozumiewać. Tutaj mówi ta osoba o kimś silnym, silnej osobowości, tak? Dobrze sytuowanej osobie, która jest no, silna, ma silną osobowość. Ta karta mówi również o tym, jeśli macie jakieś rozmowy ważne z szefem, to tutaj w czwartek mogą one się również wydarzyć, czyli z Waszym szefem, nie wiem, o jakichś ważnych podwyżce, przedłużeniu umowy, nowej umowie, awansie i tak dalej. Tutaj może być w czwartek taka rozmowa z szefem na jakiś temat, czyli z osobą wpływową, z Waszym przełożonym, który jest tutaj Waszym właśnie, no, jak to się mówi, decyzyjnym szefem, który może tu coś zadecydować. No, inne jakieś banalne, takie prostsze znaczenie tej karty to jest oczywiście też wizyta być może dziadków, babci, dziadka, czyli spotkanie się z babcią i z dziadkiem, bo te karty mówią również o osobach starszych, o osobach z rodziny babci i dziadka, także może planujecie spotkanie w czwartek z babcią i dziadkiem, to coś takiego właśnie też może się tutaj wydarzyć w czwartek. Co jest też ważne, byście Wy w załatwianiu różnych spraw w czwartek byli właśnie w takiej pozycji, czyli silna pozycja, silna osobowość, dobrze by po prostu pokierować tymi sprawami fachowo, profesjonalnie, przygotować się do wszelkich rozmów, by mieć pewną taką siłę, tak, w sobie. Także tutaj mamy taki czwartek ciekawy. W piątek, kochani, przyjaciel. Przyjaciel, przyjaciele, przyjaciółka będzie chciała Wam pomóc, czy Wy będziecie jakimś przyjacielem, przyjaciółom, przyjaciółce, przyjacielowi chcieli pomóc, czyli chcecie, być może Wy lub ktoś Wam będzie pomóc w zależności od Waszych oczywiście osobistych tutaj potrzeb. Będzie tu jakaś w piątek ważna pomoc, wsparcie, zaufanie, wierność, lojalność, przyjaźń, coś takiego. Tutaj takie właśnie wartości, jakby spotkanie może z przyjaciółmi, może pomoc od przyjaciół, czy pomoc przyjaciołom, czy może wzajemne jakieś takie zrozumienie, rozmowy, spotkania,
Lub na przykład, jeśli macie partnera, to okaże się tutaj w piątek, że ten partner wasz, czy mąż, czy partner, właśnie kochanek, no nie wiem, różne macie związki, tak? Jest wam oddany, wierny, pomocny, lojalny, przyjacielski, możecie na niego liczyć, możecie mu zaufać. Takie coś tutaj jakby pokaże się w piątek. No oczywiście bardzo banalne znaczenie tej karty. Jeśli macie psa lub jeśli chcecie kupić psa, to oczywiście piątek jest tutaj dniem odpowiednim, by zająć się psem, by pójść z psem do weterynarza, by kupić psa. To jest oczywiście już takie bardzo bezpośrednie znaczenie tej karty. Oczywiście głębsze spojrzenie i symbolika tej karty mówi tutaj o przyjaciołach, czy przyjaźni, czy właśnie wierności, lojalności, pomocy. Ważne tutaj są właśnie tematy przyjaciół, tak? Przyjacielstwa. Również fundament przyjaźni w partnerstwie, w małżeństwie, tak? Że możecie na siebie liczyć, że możecie sobie zaufać, że możecie wierzyć, że jesteście wierni. Po prostu tu są takie ważne wartości, które się mogą w piątek bardzo pięknie pokazać. Karta Tarota na dni robocze od poniedziałku do piątku mówi tutaj, kochani, o sprawach miłosnych, czyli Rita de Kelsie to jest rycerz kielichów. Rycerz kielichów oczywiście walczy o jakieś romantyczne tutaj spotkania, romantyczne nastroje, romantyzm, flirty. Także tutaj jakby ktoś podążał do was w sensie, nie wiem, czy odnowienia, czy nowej miłości, nowego szczęścia, nowego flirtu, romansu, no być może jakiejś afery, tak? Ponieważ to jest bardzo zalotny rycerz, tak? Który bardzo jest emocjonalny i właśnie lubi tutaj romantyczne, piękne momenty, więc tutaj mamy pełen romantyzmu, jakby tydzień. I tutaj mi się wydaje, że właśnie to, co pokazały karty Lenormanda od środy do piątku, jest bardzo ciekawe. Środa jest jakaś akcja, być może poznanie, czy randka, czy spotkanie z nowym jakimś tej partnerem, właśnie rycerzem kielichów, jakieś nowe flirty, nowa znajomość. Lub w czwartek może wrócić jakiś rycerz kielichów, czyli jakaś stara znajomość, jakiś eks, jakiś stary przyjaciel, bo tutaj piątek mamy też przyjaciela, stary przyjaciel, jakaś stara znajomość, który będzie tutaj zalotnie do was smolił cholewki, czy będzie chciał właśnie tu troszkę romansować, tak? W każdym bądź razie ta karta mówi o harmonii, o pięknym jakimś takim czasie, pięknych chwilach, momentach, no o jakimś takim ogólnym podnieceniu, właśnie tym romantycznym, bardzo dobrej atmosferze, o poczuciu takiej przynależności, romantyczności, również o właśnie przyjaznych takich tej zamiarach, tak? Także no wszyscy ci, którzy mają tematy miłosne, no to tutaj ktoś będzie rzeczywiście albo powracał z przeszłości, albo będzie nowa znajomość, gdzie zacznie się to właśnie flirtowaniem. No rycerz walczy tutaj o randkę, spotkanie, o flirtowanie, o romantyczne chwile, tak jak już mówiłam. Chodzi tutaj o to, by być szczęśliwym i by się zakochać. Więc wszyscy ci, którzy mają, na przykład są singlami i mają zamiar spotkać kogoś nowego w tym tygodniu, to oczywiście tutaj ta karta i te karty, w ogóle ta konstelacja kart, powiedzmy, bardzo dobrze tutaj coś pokazują, tak? Dobrze, przyjrzyjmy się, kochani, weekendowi. Jaki będzie weekend, czyli sobota i niedziela? Karty Lenormanda mówią o karcie tej ciąży. Karta ciąży oczywiście w dosłownym tego słowa znaczeniu mówi tutaj o sprawach medycznych. Jeśli oczekujecie dziecka, jeśli pragniecie dzidziusia, jeśli jesteście w ciąży, to oczywiście tu sobota jest na to, by, nie wiem, zająć się sobą, umówić wizytę do lekarza, czy zobaczyć, czy jesteście w ciąży, czy nawet, nie wiem, no, jeśli planujecie dziecko, to sobota jest dobrym czasem, być może, by zajść w ciążę, tak? No tutaj symbol oczywiście przede wszystkim wszystkich kobiet czy związków, które planują dziecko, to oczywiście sobota będzie pięknym dniem na to, by to w jakiś sposób zrealizować.
Lub może nawet piękna wiadomość przyjdzie w sobotę, tak, że jesteście w ciąży, więc proszę zrobić test ciążowy w sobotę i sprawdzić, jeśli oczekujecie dziecka. To jest pierwsze, takie najprostsze znaczenie tej karty. Następne mówi o płodności umysłu, płodności waszych pomysłów, czyli w sobotę będziecie mieli bardzo dużo pięknych, wspaniałych, kreatywnych pomysłów i mówi tutaj o różnych planach ta karta, jakichś przygotowaniach, jakichś nowych właśnie tutaj ideach, które przyjdą nagle w sobotę, które powinniście przemyśleć, jakieś nowe sprawy zaplanować. Sobota będzie dobrym dniem, by to wszystko pozbierać, tak? Te wszystkie wasze jakieś tutaj te pomysłowości i tak dalej. Wszystko przygotować, zaplanować, ponieważ będziecie tu kreatywni w sobotę. Możecie też wykorzystać w sobotę swoje talenty do planowania, do pomysłu nad różnymi jakimiś tutaj właśnie nowymi celami i tak dalej. No oczywiście ta karta mówi również o seksie. Jeśli w sobotę macie randkę, no to na pewno oznacza, symbolizuje ta karta również dobry seks w sobotę. Tylko uważajcie, byście nie wpadli tutaj i nie byli w ciąży, tak? Także jeśli chcecie być w ciąży, to oczywiście no, to jest świetny dzień na to, ale jeśli nie chcecie, no to uważajcie, ponieważ będzie tutaj dobra jakaś passa na seks z nie wiem, z przyjacielem czy z jakimś tam partnerem, to proszę uważać, jeśli nie chcecie zejść w ciążę. W niedzielę, kochani, coś nagle, błyskawicznie się dowiecie. Coś nagle przyjdzie, bardzo szybko, niespodziewanie, tak? Uważajcie, by to nie było coś, co Was troszeczkę zrani, coś, co Was dotknie bardzo, jakiś temat, który jest dla Was bolesny. Uważajcie, by nie dowiedzieć, nie doświadczyć czegoś właśnie, co Was bardzo jakoś tutaj dotknie osobiście, tak? Czy personalnie. Coś szybko, znaczy jakby się nagle rozwinie tutaj, nie wiem, coś właśnie nagle jakby będzie też może jakimś szybkim pomysłem, szybką ideą, ale uważajcie, by to nie było za ryzykowne, niebezpieczne, dobrze? Przemyślcie to. Ta karta mówi również o tym, że może się jesienią, bo to jest karta, która symbolizuje czas jesienny, jesienią może się właśnie coś szybko wydarzyć. Jakaś nowy pomysł tutaj może się szybko rozwinąć. Tylko uważajcie, bo jest tu duże ryzyko, że możecie właśnie tutaj się tym jakby szybkim pomysłem, szybką akcją skaleczyć, dobrze? Także wszystko przemyśleć proszę i szybko, po prostu może nawet szybko coś zrobić, rozwijać, ale równie przemyślane to musi być. No coś się wydarzy nagle, nieoczekiwanie, tak? Też uwaga, ponieważ jeśli jesteście chorzy, tutaj może tutaj w niedzielę też ewentualnie mówić o jakiejś operacji, o jakimś nagłym może ataku, jakiejś nagłej sytuacji chorobowej. To też uwaga, tak? Co jeszcze ta karta mówi, że jeśli myślicie o końcu jakiegoś partnerstwa, o końcu jakiejś relacji, małżeństwa, to tu w niedzielę no, można to szybko skończyć, zablokować, przerwać, urwać, uciąć. Także jeśli planujecie już dawno zakończyć związek, który Was, nie wiem, frustruje, to w niedzielę właśnie jest tutaj dobry czas na to, by wszystko szybko uciąć, zablokować partnera, który Was zdradza, nie wiem, kłamie i tak dalej. Jaka karta jest tutaj tarota na sobotę i niedzielę? Wikraw, czyli siła. Karta siły, no, karta siły, kochani, tutaj pasuje nawet, ponieważ mówi o seksie, o seksualności, o nowym romansie, o nowej aferze, o nowych flirtach, o nowej seksualności, nawet takiej silnej seksualności, silnej chemii, pociąganiu, magnetycznym jakimś takim przyciąganiu, gdzie będzie duże, jakby takie, duża romantyczność, duża, jak to się mówi, chęć, tak? Duża chęć na
właśnie seksualność, na miłość, na romantyczne chwile. No to tutaj by pasowało dla wszystkich, którzy chcą zajść w ciążę, to oczywiście tutaj sobota pasuje, by mieć tutaj piękną seksualność. No oczywiście dla wszystkich tych, to już mówiłam, powtarzam, jeśli nie chcecie zejść w ciążę, musicie się zabezpieczyć, no bo tutaj, nie wiem, jakiś weekend, sobota, dobra seksualność, tak? No chęć na romantyczne, piękne momenty. Dobrze, jeśli nie pytacie o to, to tutaj są inne sprawy. Na wszystkie sprawy, które urzędowe macie do załatwienia w tygodniu, żeśmy mieli tutaj jakieś skomplikowane, zawikłane ewentualnie sprawy, sprawy Waszej egzystencji, sprawy podpisania różnych umów, jakieś szybkie, nowe pomysły. Może pomoc też przyjaciół, którzy tutaj chcą Wam pomóc, piątek, prawda? Tutaj chodzi o to, by mieć dużo siły po prostu w tym tygodniu, karta siły, tak, dużo siły na załatwianiu tych wszystkich skomplikowanych, być może nawet spraw, czy wielu spraw, i karta pewności siebie, karta właśnie takiej aktywności, charyzmatyczności, witalności, pewności właśnie siebie do załatwiania tych spraw, ponieważ tu mamy animaliczną wręcz siłę, czyli załatwiacie to wszystko, walczycie o te swoje sprawy jak lwica, jak lew, tak? Czyli z bardzo ogromną siłą, przebiciem, zaangażowaniem, pewnością siebie, tak? Także profesjonalizmem oczywiście również, ale jednocześnie załatwiacie te sprawy z łagodnością baranka, czyli tutaj są tą kartę siły, usposabiają dwie siły, to są dwie energie. Siła, właśnie taka potężna siła lwa i łagodność baranka, czyli te dwie strony ze sobą proszę pogodzić, czyli to jest tak jakby dżin-dżan, tak? Energia męska i damska, które się uzupełniają, które są ze sobą w balansie, w harmonii, w pięknej właśnie tutaj harmonicznej, przepływającej energii. Tak samo tu Wy macie załatwiać wszystkie swoje sprawy z siłą, przebiciem, witalnością animaliczną, lecz, czyli lwa, lwicy, tak, walecznie, niemniej jednak z łagodnością i taką jakby bardzo no, delikatnością baranka, czyli nie przepychając się łokciami, nie załatwiając tych spraw, idąc po trupach, nie raniąc nikogo, nie okaleczając innych osób, tylko łagodnie, opanowanie, pewni siebie jednak, z siłą przebicia, z profesjonalizmem, jednakże spokojnie, tak, opanowanie. Tutaj właśnie taka rada jest, tarota, na weekend lub ogólnie na ten tydzień. Dobrze, więc kochani, jeszcze na dnie kart Lenormanda mamy tutaj ważne sprawy do załatwienia, istotne dla Was, które są być może obciążające, ale są bardzo ważne do załatwienia. No, jakieś kluczowe, jakieś ważne właśnie tutaj cele. Także tutaj należy się skoncentrować na załatwieniu tych spraw. Być może jakieś sprawy lub jakieś osoby lub jakieś związki, czy może osoby, które wracają tutaj, które nowe poznajecie, z przeznaczenia Wam dane, czyli bardzo ważne znajomości, no i jakieś ważne właśnie tutaj różne sprawy, które są jakby zadaniami do rozwiązania dla Was. Takie tej karty Lenormanda są, a karty tarota na dnie talii pokazały As de świata, czyli As mieczy. As mieczy mówi oczywiście o przecięciu wszystkich starych spraw, które Wam nie służą, i początku nowych spraw, walkę, waleczność o nowe sprawy, nowe cele, nowe jakieś ważne przedsięwzięcia, szanse, by wziąć szansę w swoje ręce i walczyć o nowy początek, o coś właśnie ważnego. Być może jakieś ważne tej rozmowy, jakieś ważne, bardzo mądre decyzje właśnie, które będziecie musieli właśnie w następnym tygodniu powziąć.
tutaj ta karta asa mieczy mówi oczywiście o czymś nowym, o czymś, że coś nowego się zacznie, o nowym początku, nowej szansie. Być może nawet nowa znajomość właśnie z kimś nowym, bo tutaj był ktoś nowy, kto przychodzi lub ktoś z przeszłości powraca. Więc to jest jakiś nowy początek, która symbolizuje i obiecuje jakby nam ta karta na następny tydzień. Więc kochani, takie tutaj karty mamy, jeśli chodzi o wróżbę na następny tydzień. Życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani, w następnym tygodniu. Załatwiania pozytywnego wszystkich Waszych ważnych spraw. No być może jakichś nowych romansów, nowych szans, nowych powrotów, romantyczności. No oczywiście dobrego seksu, jeśli ktoś tutaj ma takie plany. Jeśli ktoś ma plany zajścia w ciążę, to oczywiście życzę Wam tego. Dużo siły Wam życzę również, by wszystkie sprawy, które są do załatwienia w następnym tygodniu, nie przeciążyły Was. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.